Zmotywowano mnie dzisiaj, żeby Państwu się pokazać. Przechodzę na swój wygląd, ale ładniejszy nie będę. Plan na dzisiaj mamy taki. Przygotowano mam prezentację, która będzie się składała z aspektów technicznych i wydarzeń, które mają miejsce w ramach naszej walki z pandemią, a także lekkie podsumowanie ankiety ewaluacyjnej, która została przeprowadzona pod koniec 2019 roku oraz omówienie reakcji NAWY na wydarzenia covidowe i sytuacje, które zaistniały na Państwa uczelniach. Ktoś z Państwa jest nowych w programie, więc będzie także po krótkim wstępie mojej pani kierownik Katarzyny Aleksy, którą tutaj witamy jako drugą współprowadzącą webinarium. Będzie także szybki przegląd procedur, które większość z Państwa zna, ale one będą w prezentacji zamieszczone i po prostu powolutku przeskoczymy przez nie, tak abyście Państwo mieli ogólny ogląd co do procedur, które funkcjonują dla tych osób, które nie były związane z programem CEPUS albo są pracownikami administracyjnymi. Także jeśli mógłbym poprosić o wspólne prowadzenie pierwszej części Aleksy. Chciałbym tylko powiedzieć, że w obecnej chwili od powstania NAWA program CEPUS usytuowany jest w pionie dla instytucji, który realizuje różne zadania i różne programy NAWA, o których powie moja prezentacja. Dziękuję bardzo, Michale, za ten wstęp. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwoliłam sobie włączyć się w webinarium dedykowane koordynatorom i partnerom realizującym projekty sieci akademickich w CEPUS-ie, dlatego że chciałabym Państwu opowiedzieć o jednym z programów, który możliwe, że się spotka z zainteresowaniem, w szczególności Państwa, którzy tak aktywnie prowadzicie wymiany. W tym momencie miałabym na myśli szczególnie grupę doktorantów, którzy w CEPUS-ie biorą udział, ponieważ to, o czym chciałabym Państwu powiedzieć, dotyczy szkół doktorskich. 1 czerwca, tutaj nawet na tym slajdzie widać, że pojawił się nowy program STER, on ma też inne dopowiedzenie, umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 1 czerwca został ogłoszony nabór do tego programu, i wydaje mi się, że jest to o tyle atrakcyjny program, że jest taką propozycją kompleksową, pakietową dla tych podmiotów, które prowadzą szkołę doktorską, niezależnie od tego, czy w danej instytucji działa jedna szkoła doktorska, czy to jak bywa na niektórych uczelniach tych szkół doktorskich jest kilka. A dlaczego śmiem twierdzić, że to jest takie rozwiązanie pakietowe? Ponieważ obejmuje w ramach tego programu uprawnione do finansowania są różne działania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły doktorskiej i może o nich Państwu pokrótce powiem. Pierwszym z możliwych obszarów, który może być objęty projektem, to jest finansowanie, pozyskanie środków na finansowanie działań związanych z rekrutacją i pozyskiwaniem doktorantów, czyli wszystkie działania, zaczynając od ulotek, od stron internetowych, ich aktualizacja, tłumaczenie na różne języki, ale też udział w różnych spotkaniach networkingowych, czy targach, czy wyjazdach, czy delegacjach, czy uczestniczeniu w konferencji dedykowanych tej grupie docelowej, czyli doktorantów, kandydatów na doktorantów, są działaniami, które można sfinansować w ramach projektu. Kolejnym obszarem, który jest możliwy do ujęcia w projekcie, to finansowanie stypendiów doktorskich. Obecnie w szkołach doktorskich wypłacane jest tak zwane stypendium ustawowe, natomiast w ramach projektu można pozyskać środki do 5000 zł miesięcznie na doktoranta cudzoziemca i te 5000 może być przeznaczone zarówno jako uzupełnienie, czyli taka górka do tego stypendium ustawowego, jak i może zastępować w części lub w całości to stypendium ustawowe. Kolejny obszar,
który można finansować w ramach projektu, a który wiąże się z międzynarodowym wymiarem szkoły doktorskiej, to wyjazdy. Możliwe jest finansowanie mobilności zagranicznej polskich i zagranicznych doktorantów, aby wyjechali w ramach kształcenia w szkole na okres od miesiąca do 10 miesięcy w celu prowadzenia badań, podnoszenia, kształcenia się, pozyskiwania materiałów do swojej pracy doktorskiej. No w tym zakresie, w jakim prowadzą kształcenie w szkole doktorskiej, każdy wyjazd jest uprawniony. Kolejny obszar, który mógłby być finansowany z projektu, to rozwiązanie, to finansowanie działań związanych z umiędzynarodowieniem w domu. To jest teraz szczególnie popularne w sytuacji, w której jeszcze granice są zamknięte, ale pewnie kiedy będzie projekt realizowany, to mam nadzieję, że już te granice będą otwierane. Więc te działania związane z internacjonalizacją w domu to takie, które na przykład kształcenie doktorantów i kadry w szkole doktorskiej zarówno w trybie indywidualnym, jak i szkolenia grupowe. Czyli wyobrażam sobie, że na przykład czy to doktorant, ale też przedstawiciele kadry szkoły doktorskiej mogłyby wyjechać na przykład na Cambridge, na jakiś kurs, czy jakieś szkolenie takie krótsze, nie wiem, z metodologii pisania pracy naukowej, albo z prowadzenia kształcenia w formie zdalnej. Więc różne formy takie jakby podnoszenia kompetencji i kształcenia i szkoleń dla doktorantów i kadry byłyby działaniami uprawnionymi. Tak samo organizacja różnych wydarzeń w szkole doktorskiej, na przykład szkoły letnie, szkoły zimowe, programy intensywne, również mogły być finansowane w ramach tego międzynarodowienia w domu, ale też tutaj można by było pomyśleć o zapraszaniu profesorów wizytujących, promotorów zagranicznych, czy innych, inne osoby, które mogłyby poprowadzić zajęcia, czy wykłady, czy jakieś prelekcje dla doktorantów, oczywiście w języku obcym w szkole doktorskiej. Przedostatni obszar, który może być finansowany w ramach tego projektu, to działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej, czyli to takie wyjście na zewnątrz szkoły doktorskiej. I tutaj uprawnionymi działaniami byłyby zarówno opracowywanie wniosków o finansowanie projektów i realizacja wspólnych projektów w wymiarze międzynarodowym. To na przykład opracowywanie merytoryczne wspólnego programu kształcenia z jakąś uczelnią czy szkołą doktorską partnerską z zagranicy i stworzenie materiałów do tego kształcenia, ale też na przykład wspieranie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów, czyli przedstawiciele naszego beneficjenta mogliby wyjeżdżać za granicę do innych szkół doktorskich, ale też zapraszać z zagranicy na przedstawicieli szkół doktorskich, żeby, nie wiem, na job shadowing, na takie wizyty studyjne, na wymianę doświadczeń, bardziej w wymiarze zarządczym, administracyjnym, czyli jakie ulepszenia, jakie zmiany można by było wprowadzić, niż w wymiarze bezpośrednio badań czy kształcenia. Chociaż pewnie organizacji kształcenia jak najbardziej. Kilka takich danych ramowych o tym programie, że nabór trwa od 1 czerwca i przyjmujemy wnioski do końca lipca, do 31 lipca. Projekty będą mogły być realizowane od 4 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku, czyli przez okres 3 lat. Proszę też zwrócić uwagę, że mówię o okresie styczeń-grudzień, bo to nie jest projekt, który jest stricte związany z kształceniem doktorantów. To jest projekt, który jest związany z działalnością szkoły doktorskiej jako takiej w różnych obszarach jej aktywności, stąd nie jest to październik, wrzesień, tylko styczeń, grudzień. Alokacja na ten nabór wynosi tymczasem 20 milionów złotych, mówię tymczasem, ponieważ ona może zostać zwiększona, a dofinansowanie maksymalne pojedynczego projektu może wynosić 2 miliony złotych, to jest dofinansowanie z NAWA, a beneficjent musi zapewnić wkład finansowy w wymiarze 10%. Pewnie część z Państwa sobie przeliczyła, że skoro jest 20 milionów dostępnych, a 2 miliony maksymalnie na jeden projekt, to 10 wniosków zostanie dofinansowanych, ale ja bym pozwoliła sobie jeszcze o taki komentarz, że nie każdy pewnie z podmiotów wnioskujących będzie wnioskował o maksymalną kwotę dofinansowania.
Nawet tam, gdzie są cztery szkoły doktorskie, jak na przykład na dużych uczelniach, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Warszawskim, to nadal to będzie możliwe złożenie tylko jednego wniosku, ponieważ składa nie tyle szkoła doktorska, która nie ma osobowości prawnej, tylko składa podmiot, który prowadzi szkołę doktorską. W przypadku konsorcjum kilku podmiotów, to podmiot wiodący w tym konsorcjum, pewnie w umowie konsorcyjnej to zostało określone, to podmiot wiodący w tym konsorcjum będzie wnioskował, więc wydaje mi się, że tak naprawdę to kilkanaście wniosków będzie mogło być dofinansowanych już przy tej alokacji 20 milionów, a co dopiero gdyby była ona zwiększona. Ja nie będę chciała teraz Państwu szczegółowo opowiadać jeszcze o kolejnych aspektach tego programu. Bardzo Państwa zachęcam przede wszystkim do spojrzenia na naszą stronę internetową, właśnie w zakładce Instytucje, gdzie ten program jest szczegółowo opisany. A pozwoliłam sobie jeszcze wtrącić się w to webinarium, dlatego że w związku z koronawirusem część z naszych ambitnych planów ogłaszania naborów pewnie się nie zrealizuje. Trudno na przykład ogłaszać nabór na prom. On miał być na początku ogłoszony na wiosnę, potem przesunęliśmy na jesień, ale nie ogłosimy go, no bo to już nawet nie jest kwestia, że tymczasem granice są zamknięte, bo one pewnie za chwilkę, tak jak wspomniałam, się otworzą. Ale czy to w promie, czy w akademickich partnerstwach międzynarodowych, wiem, że te programy są Państwu znane, trudno jest też przekonywać partnerów z zagranicy do wchodzenia w partnerstwo czy w alianse, bo nikt nie wie, co będzie za rok. Więc mając na względzie te trudności, tymczasem proponujemy Państwu taki program, który nie wymaga partnera z zagranicy, a dużo inicjatywy, inwencji i działań leży po stronie, no nie chciałabym powiedzieć krajowej, bo to ma być umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej, ale jednak ten ciężar sprawczości jest położony na podmiot prowadzący szkołę doktorską. Gdyby były pytania, to w tej zakładce STER Międzynarodowienie Szkół Doktorskich i też w regulaminie są podane namiary kontaktowe do pani Bożeny Kurek, która zajmuje się tym programem. Ja oczywiście też jestem do Państwa dyspozycji, a dla może bardziej nieśmiałych, to też przez Michała. Jeśli by Państwo chcieli się o coś zapytać, to zapraszam serdecznie do kontaktu. I tymczasem tyle z mojej strony. Przekazuję głos do studia CEPUS, bo tam już na Państwa czekają kolejne informacje od Michała. Życzę Państwu udanego webinarium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać chyba mnie teraz. Słychać mnie? Tak. Dziękuję, Kasiu, za ten wstęp. Mam nadzieję, że ja nie będę zanudzał Państwa CEPUS-em, bo większość rzeczy, które Państwo tutaj zobaczycie na prezentacji w tej pierwszej części, jest Państwu znane. Witam, Panie Profesorze. Także przejdźmy dalej. Plan jest taki, żebyśmy pokrótce omówili zasady CEPUS-a, które obowiązują obecnie i na razie są niezmienne, ale część z tych procesów została zachwiana w związku z koronawirusem, także Państwo też o tym dobrze wiecie i rozpoczynamy. Regionalnie CEPUS umiejscowiony jest tak i obejmuje prawie 1/3 Europy. Jest to jeden z największych programów wymiany akademickiej po Erasmusie, a zarazem jest to dużo prostszy program i dużo łatwiejszy do realizacji niż te wszystkie procedury związane z Erasmusem. Różnica jest taka, że nie ma w CEPUS-ie transferu środków finansowych pomiędzy granicami, także te kwoty stypendialne, które są przeznaczane na stypendia, pozostają w krajach członkowskich, a także nie ma tutaj finansowania kosztów administracyjnych. To wszystko w większości Państwo wiecie, więc tutaj pokrótce tylko chciałem o tym wspomnieć. Tak jak powiedziałem, nie ma w programie CEPUS także bardzo rozbudowanej struktury administracyjnej. Całość programu opiera się na biurach regionalnych, które składają się z jednej lub dwóch osób. No, w dwóch przypadkach więcej niż dwóch osób, to są Czechy i Węgry.
a nad wszystkim czuwa Centralne Biuro CEPUS usytuowane w Austrii. Obecnie nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza generalnego programu CEPUS i panią Elisabeth Sorrentin zastąpił pan Michael Schedl, były pracownik OAD. Pani Sorrentin przeszła na emeryturę od maja tego roku po prawie 26 latach funkcjonowania na stanowisku sekretarza generalnego. Wszelkie decyzje odnośnie struktury programu, jak i samej zawartości merytorycznej i form współpracy podejmuje Wspólny Komitet Ministrów. Także tu jest to usytuowane na najwyższym poziomie, jaki może być, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, taką multilateralną w krajach członkowskich. W ramach programu CEPUS mamy, tak jak Państwo wiecie, najbardziej istotne trzy formy współpracy. Są to sieci akademickie, stypendia Freemover i szkoły letnie, intensywne kursy. Większość z Państwa jest partnerami lub koordynatorami sieci akademickich i bardzo miło mi Państwa gościć. Nie wiem, czy tutaj są jacyś przedstawiciele studentów czy pracowników naukowych, którzy brali udział jako Freemoverzy, czy w szkołach letnich, czy w intensywnych kursach, które były realizowane. Nie widzę tutaj na czacie, żeby ktoś się zgłaszał. Od wielu lat kalendarz programu są. Witam Panią. Od wielu lat kalendarz akademicki programu CEPUS nie zmienił się i są tak naprawdę trzy podstawowe terminy najważniejsze, najistotniejsze w programie CEPUS. Jest to 15 stycznia, gdzie to jest deadline na składanie aplikacji sieci akademickich. I to jest kluczowy termin w programie CEPUS. Drugi termin to jest 15 czerwca, który jest terminem nadchodzącym, to jest termin składania aplikacji mobilności akademickich na semestr zimowy i 31 października jest to termin składania mobilności na semestr letni. To są takie trzy główne daty istotne z punktu widzenia roku CEPUS-a. Oczywiście nie mniej ważną jest także termin składania aplikacji mobilności SMS letni w przypadku stypendiów Freemover, ale jest to tylko jakieś 20% mobilności w ramach całego programu. Oczywiście jest to duży, istotny punkt, bo są to mobilności indywidualne z zaplanowanym planem konkretnej wizyty studyjnej. To takie trzy główne i ten, nazwijmy to 3A, termin listopadowy. Jeśli będę mówił za szybko albo będę przeskakiwał po tematach, tak, że Państwo nie będziecie czegoś rozumieli, to proszę pisać na czacie, bowiem tak jak powiedziałem, pierwszą tą część prezentacji, którą Państwo w większości znacie lub ją widzieliście, bo pierwsze 3-4 slajdy są powielane z zeszłego webinarium. Chciałbym tylko wiedzieć, czy jest to zrozumiałe dla Państwa, jeżeli ktoś będzie potrzebował jakiegoś wytłumaczenia dodatkowego, to proszę po prostu sygnalizować to na czacie. Jeżeli chodzi o sieci akademickie, to tak jak Państwo w większości wiecie, sieć akademicka tworzona jest przez koordynatora sieci w dowolnym państwie członkowskim programu CEPUS, posiada partnerów, minimum dwóch zagranicznych partnerów jest wymagane, aczkolwiek tak jak w większości przypadków sieci, które są zatwierdzane do realizacji na kolejne lata akademickie, są to sieci, które składają się mniej więcej między 5 a 8 partnerów, tak mniej więcej takie są obecne realia, aczkolwiek są też takie sieci, które mają kilkunastu partnerów i też są realizowane w sposób bardzo rzetelny. Taką aplikację sieci składa się elektronicznie wraz z całą dokumentacją niezbędną do procedowania tej aplikacji poprzez komisje narodowe i międzynarodowe. Ona musi zawierać także długookresowy opis programu
i konkretne działania dla partnerów. Cały proces nie jest jakiś skomplikowany, aczkolwiek w ankietach, w ankiecie, którą później będę z Państwem omawiał, były zawarte takie uwagi, że ten proces jest skomplikowany, jakiś niejasny, ale to było około 20 paru procent, niecałe 30% ankietowanych odpowiadało, że mógłby ten proces być łatwiejszy. Tak naprawdę no, jest to proces prosty, tak? Prosty i wymagający udokumentowania tylko zaangażowania i chęci udziału od tych partnerów. Cóż mogę powiedzieć, no, zawsze możemy jakoś to zmodyfikować, ale na konkretne jakieś prośby i ewentualne postulaty musi także zgodzić się tutaj w tym wypadku Wspólny Komitet Ministrów i taki konsensus musiałby być wypracowany na takim spotkaniu. Tak jak powiedziałem, termin składania jest to pierwsza z ważnych, istotnych dat 15 stycznia. I cały proces, który Państwo tutaj widzicie, od zalogowania się w systemie, stworzenia własnego konta poprzez Komisję Narodową i Komisję Międzynarodową, potem akceptacja i ustalenie ostatecznego grafiku, a także proces, w pewnym sensie proces także ewaluacji post factum poprzez raport z realizacji sieci i ewentualny udział takiej sieci w konkursie o Nagrodę Ministrów. Tak, prezentacja będzie udostępniona. Pisałem to na samym początku. Wszystkie materiały z tego webinarium będą udostępnione w formie elektronicznej. Także będzie to opublikowane na naszym YouTubie nawowym. Jeśli chodzi o sieci, no to przeskoczymy już dalej do dalszych zagadnień. Mamy tutaj mobilność w ramach sieci akademickich, cały proces składania aplikacji. Najistotniejszym z punktu widzenia realizacji programu CEPUS jest fakt, że uczestniczyć w nim mogą tylko i wyłącznie obywatele krajów członkowskich lub osoby posiadające status rezydenta lub uchodźcy. I dopuszczalne jest także wysyłanie lub przyjmowanie w ramach krajów członkowskich obywateli krajów Unii Europejskiej w ramach równego traktowania i równouprawnienia tych narodowości w ramach Unii Europejskiej pod pewnymi warunkami. W przypadku strony polskiej i wyjazdów z Polski aplikacje mogą składać obcokrajowcy, którzy zamieszkują na terenie Polski i studiują na naszych uczelniach i studiują bez świadczeń stypendialnych, w sensie takim, że nie mogą w tym czasie przebywać na stypendium rządowym, bowiem zasadą jest brak podwójnego finansowania. Więc jeżeli takie osoby studiują u Państwa w ramach normalnego toku studiów i nie otrzymują stypendium rządowego, nie są na stypendium rządu polskiego, to ewentualnie mogą wziąć udział w wymianie. Aczkolwiek są to za każdym razem sytuacje rozpatrywane indywidualnie na podstawie dokumentacji przesłanej przez uczelnię. Tak jak powiedziałem, dwa z ważnych istotnych terminów 15 czerwca, 30 października na składanie tych aplikacji. Tak jak mówiłem, najistotniejszą częścią wymiany akademickiej w programie CEPUS jest wymiana sieciowa, ale także dopuszczamy także wymianę w ramach stypendium Free Mover. Są to stypendia skierowane do osób, które nie są związane z programem, nie studiują na wydziałach czy jednostkach dydaktycznych, które biorą udział w programie CEPUS jako partnerzy, lub na przykład chcą wyjechać z tej jednostki do innej jednostki, która nie bierze udziału. I tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, termin 30 listopada, musi być zgoda instytucji przyjmującej zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych, z tym, że pracownicy naukowi mają obligo dydaktyczne, minimum 6 godzin dydaktycznych na tydzień. I te wyjazdy zazwyczaj pracowników naukowych w ramach stypendiów Free Mover, jak i w ramach stypendiów mobilności akademickiej normalnej, sieciowej,
zazwyczaj trwają tydzień, dwa tygodnie, tak? Jeżeli chodzi o studentów, studenci zazwyczaj teraz obecnie aplikują średnio o około 2 miesiące, tak? Większość jest wyjazdów jednomiesięcznych, czyli do 21 dni i więcej, aczkolwiek średnia za cały zeszły rok wyszła w granicach 1,8-1,9, czyli prawie 2 miesiące. Tendencja przez ostatnie kilka lat jest taka, że studenci wyjeżdżają na krótsze wyjazdy. Wcześniej było tak, że w minionych latach, czyli tam 5-10 lat temu, że te wyjazdy studentów były raczej semestralne, 3-4 miesiące, a nawet dłużej. Związane to jest także ze zmianą struktury wymiany w programie CEPUS. Większość teraz wyjazdów realizowana jest przez doktorantów, pracowników naukowych i ewentualnie studentów drugiego stopnia w końcówce swojej edukacji na tym stopniu. I może to jest spowodowane także tym, że to generuje te pobyty krótkoterminowe, tak? Poza tym wiadomo, że większość teraz studentów pracuje i studiuje, także te pobyty wielomiesięczne z pełnymi cyklami dydaktycznymi raczej realizowane są w ramach innych programów, a nie w ramach CEPUS-a. Tutaj raczej realizujemy krótkoterminowe pobyty. Nie mówię, że nie zdarzają się wyjazdy 4, 5, 6-miesięczne, które się zdarzają i jest to jakieś 10% teraz obecnie wyjazdów. Już. Tutaj widzę w pytaniach. Widzę w pytaniach, czy ciągle obowiązuje punkt ostatni, składamy dokumenty do NCO. Nie, obecnie nie składamy całej dokumentacji sieci akademickiej do NCO, to będzie publikowane także w przyszłym komunikacie na rok 2021-2022. Składamy oryginały dokumentów intencyjnych, składamy dokumenty intencyjne, jeżeli chodzi o sieci akademickie intencyjne, czyli letter of endorsement i letter of intent. Jeżeli chodzi o aplikacje, w przypadku aplikacji Free Mover i w przypadku aplikacji mobilności akademickich dokumenty składamy tylko online. Czasami zdarza się taki przypadek, że potrzebujemy pewne oryginały, ale to wtedy w trybie indywidualnym, jeżeli chodzi o jakieś zaświadczenia z uczelni, to wtedy prosimy indywidualnie, ale w 99% wszystkie dokumenty składamy online, poza tymi dokumentami sieciowymi, czyli do aplikacji sieci, oryginały, letter of endorsement, letter of intent. Mam nadzieję, że udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. Jeśli chodzi o trzecią nogę, trzecią część, trzeci filar współpracy w ramach CEPUS-a, są to szkoły letnie, intensywne kursy. W tym roku zaakceptowanych zostało 8, z czego już wiemy, że 2 się nie odbędą. Część szkół została przeniesiona na końcówkę roku akademickiego, czyli wrzesień tego roku. Tutaj widzę, że uczestnikiem był między innymi pan profesor Legutko z Poznania i też widzę, że uczestnikiem tego naszego dzisiejszego spotkania jest pan doktor Klus z Rzeszowa. To na przykład te dwie szkoły letnie planowane są, z tego co dostaliśmy informacje, na przełomie sierpnia i września, aczkolwiek później powiem o ewentualnych innych możliwościach przeniesienia tych szkół letnich. Planujemy opublikowanie oferty, która będzie adekwatna do tegorocznej na przyszłe szkoły akademickie w roku 2021, około 10 lutego, czyli tak jak zwykle początek lutego składacie Państwo wnioski do nas, do NAWA i potem procedujemy tą aplikację poprzez zespół tutaj oceniający. Dostajecie Państwo informacje o przyznanej kwocie stypendialnej na przyjazdy do Polski. Mam nadzieję, że przez to, co się dzieje obecnie z koronawirusem, ta,
ta forma mobilności akademickiej, czyli te szkoły letnie, intensywne kursy w przyszłym roku będzie bardziej wykorzystana ze względu na to, że na chwilę obecną nie wiemy, co się wydarzy i jak będzie realizowana współpraca w tym pierwszym semestrze zimowym, aczkolwiek zakładamy i wszystkie przygotowania idą normalnie, więc cały proces mobilnościowy realizujemy na chwilę obecną normalnie. Czy są jakieś pytania do tej pierwszej części, którą naprawdę bardzo szybko przeleciałem i może być dla Państwa jakaś niezrozumiała, szczególnie dla tych osób, które do tej pory nie współpracowały z CEPUS-em. Jeżeli są takie pytania, albo ewentualnie Państwo będziecie chcieli zadać je, to proszę je zadać na czacie, ewentualnie mailowo. Ja postaram się wrócić za jakieś parę minut do tych pytań. Tak jak powiedziałem, CEPUS od wielu, wielu lat jest jednym z największych programów wymiany akademickiej w naszym regionie. I tutaj widzicie Państwo taki szybki slajd dotyczący ilości miesięcy stypendialnych oferowanych w krajach członkowskich. Po lekkim dołku, który tutaj był w latach poprzedniego kryzysu, dalej wróciła na ścieżkę taką stabilnego wzrostu, aczkolwiek tutaj ten ostatni rok mieliśmy tę samą kwotę stypendialną, więc nie malejemy, ale idziemy w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o współpracę ze strony polskiej i ewentualnie kraje wiodące w CEPUS-ie, tak jak w poprzednich prezentacjach część z Państwa widziała, Polska jest największym i beneficjentem, i najbardziej zaangażowanym krajem członkowskim, jeżeli chodzi o ilość partnerów, koordynatorów. Tak naprawdę w czterema krajami wiodącymi w CEPUS-ie, tutaj widzicie Państwo trzy ostatnie lata, jeżeli chodzi o wzrost liczby partnerów w Polsce, i jest także lekki wzrost na poziomie ilości koordynatorów. I tutaj mamy slajd pokazujący, które to kraje, te cztery takie główne, kraje wiodące: Czechy, Polska, Słowacja, Rumunia. Też do tego grona bym zaliczył tą Słowację, która jest tutaj poniżej tej takiej linii cięcia, którą Państwo tutaj widzicie, a znaczący wzrost tutaj widzicie Państwo na tym słupku czwartym od prawej strony, to jest Republika Serbska. Jest to mały kraj, ale bardzo duże zaangażowanie, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. Tak jak w poprzednich latach, tu widzicie Państwo na tym slajdzie szybki przegląd zagadnień merytorycznych, które są realizowane w sieciach akademickich, i tutaj pozwoliłem sobie ująć dwa lata akademickie na jednym slajdzie, żeby mniej więcej to samo można było porównać. Jak zwykle jest to największa ilość sieci technicznych związanych z naukami ścisłymi, inżynierią. Ten schemat się powiela, aczkolwiek duży wzrost odnotowaliśmy na naukach przyrodniczych i rolniczych. Jeżeli chodzi o największą, główne kierunki wymiany i największą wymianę akademicką Polski, to jest, tutaj macie Państwo także poglądowy slajd, który uwidacznia wyjazdy i przyjazdy z Polski. I te największe kierunki właśnie z Polski to Słowacja, Austria, Węgry, Czechy, Chorwacja. I tak mniej więcej też się klaruje sytuacja z Rumunią, na której mamy też wzrost, duży istotny wzrost wyjazdów do Rumunii, szczególnie w naukach technicznych. I
To by był taki szybki wstęp dotyczący zasad realizacji i funkcjonowania. I w tym momencie chciałbym przejść do, żeby Państwa też nie zanudzić, chciałbym przejść do najistotniejszej części tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli tego, co się wydarzyło na uczelniach, jakie sygnały odebraliśmy od Państwa i jak zareagowaliśmy na te sygnały. I wiadomo, że od połowy marca większość uczelni jest zamkniętych. Na niektórych uczelniach podjęto decyzję o tym, że całkowicie wymiana akademicka nie będzie realizowana, ani przyjazdy, ani wyjazdy już do końca września. Niektóre uczelnie w trybie jakichś indywidualnych decyzji rektorskich już powoli się uwalniają, ale większość jest zamkniętych. I od tego marca, ja tutaj z koleżanką Olą Rogalską, która też się CEPUS-em zajmuje i obsługiwaliśmy te wszystkie problemy Państwa, które zaistniały, odnotowaliśmy najważniejsze sytuacje. O czymś nie powiem albo czegoś nie zauważyłem tutaj w tej prezentacji, to prosiłbym bardzo o przypomnienie mi na czacie. Także największą grupę problemów na uczelniach to było przerwanie staży w trakcie ich realizacji, powroty stypendystów do domu i wyjazdy. To było takie najbardziej uciążliwe dla Państwa z tego, co zauważyłem, i także najtrudniejsze do procedowania przez nas, dlatego że tak naprawdę my jako biuro, posiadając informacje tylko o planach wyjazdowych i ewentualnych nadaniach stypendiów, do końca na dany dzień nie wiemy, kto przebywa poza granicami, ani nie zmienił swojego terminu realizacji stażu, więc tutaj była taka sytuacja dosyć krytyczna, która zaistniała, ale większość z Państwa bardzo szybko zareagowała na nasze prośby i informowała nas o jakichś powrotach albo o wyjazdach stypendystów. Kolejnym takim aspektem, który był poruszany w naszej korespondencji i rozmowach telefonicznych z Państwem, to były sytuacje przerwania staży fizycznych, nazwijmy to tak, czyli przebywania stypendystów obcokrajowców w Polsce i ewentualna kontynuacja pracy zdalnie, tak? Zmiany terminów staży i wyjazdów i przyjazdów, tak? No tutaj było najwięcej, to było ponad 400 zmian dokonanych w ostatnim okresie i tego było naprawdę dużo, a także dużo było samych rezygnacji ze staży, to już tam około było samych rezygnacji zgłaszanych przez Państwa jako partnerów, a także przez samych stypendystów w systemie, i te informacje systemowe jeszcze do nas przychodzą, że któreś staże się nie odbyły, pomimo tego, że na przykład plany były takie, żeby je przełożyć. Ostatnią taką główną sytuacją krytyczną to były sytuacje zmiany w zgodach transportowych, które wydajemy w przypadku powrotów, tak? Były tam sytuacje powrotu z Czech, z Węgier, czy wyjazdów stypendystów, czy niemożliwości wyjazdów stypendystów powrotu do kraju, tak? Mam nadzieję, że większość naszych reakcji, czy moich reakcji, była odbierana przez Państwa pozytywnie, aczkolwiek w niektórych przypadkach, no niestety musieliśmy zgromadzić pewną dokumentację udowadniającą fakt nie zaistnienia samej siły wyższej, bo wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że ta siła wyższa zaistniała, że transport kołowy czy transport lotniczy został wstrzymany i pewne przedłużenia, przenoszenia czy zmiany formy transportu były realizowane, ale mam nadzieję, że nie było tutaj negatywnych jakichś odczuć zbędnych wymogów formalnych z naszej strony, czy
czy jakiejś opieszałości w wydawaniu naszej zgody na zmianę środka transportu albo pokrycie tych kosztów w ramach refundacji. No i tutaj ta ostatnia rzecz, o której tutaj wspominam na tym slajdzie, są to wszystkie inne zmiany czy zdarzenia, które zachodziły na Państwa uczelniach. Tak jak wspomniałem wcześniej o tych zmianach w szkołach letnich, rezygnacji z organizacji szkoły letniej, tak, i też istotne z punktu widzenia samych stypendystów, prolongaty staży, tak. Mamy teraz obecnie taką sytuację w kilku przypadkach, że osoby, które dostały wcześniej stypendium na przykład na 3 miesiące lub jakieś krótsze pobyty, aplikują o prolongowanie tych staży za zgodą i za wnioskiem uczelni przyjmującej po to, aby po pierwsze w związku z tym, że część egzaminów czy jakiejś formy pracy zdalnej jest przenoszona na terminy późniejsze, móc ukończyć semestr. I mamy kilka takich przypadków. Jeden lub dwa przypadki były prolongaty, czyli tego przedłużenia, tak? Bo nie mylmy tutaj prolongaty, nie możemy mylić. To miałbym taką ogromną prośbę do Państwa i do Państwa stypendystów, aby nie mylić prolongaty stypendium ze zmianą terminu stypendium, czy zmianą czasu odbywania tego stypendium nadanego. Tak? Jeżeli chodzi o kwestię prolongaty, to mówimy tutaj o dodaniu ilości miesięcy stypendialnych, a w przypadku zmian to po prostu są zmiany terminu. Tak? Także to też realizujemy obecnie. Mieliśmy takie sygnały i tych prolongat jest kilkanaście z mojego obecnego doświadczenia i tego, co zrealizowaliśmy. Zazwyczaj one są związane z powodami merytorycznymi, czyli chęcią dokończenia toku studiów, w tym wypadku częściowo już zdalnie na terenie Polski i dopiero ewentualnie wtedy zakończenie stażu. Tak? Każda z takich prolongat musi być umotywowana i zgłoszona przez partnera przyjmującego, tak? Jeśli nie ma dużo pytań dotyczących tych kwestii, chciałbym Państwu teraz przedstawić i omówić sprawy związane z tym, jak zareagowaliśmy na tę sytuację i co jeszcze ewentualnie można zrobić i jak będziemy procedowali zarówno tą końcówkę roku 19-20, jak i sam rok 2020-2021. Jeżeli chodzi o pierwszą taką istotną informację, która została do Państwa przesłana, ja przeskoczę o slajd dalej, zaraz wrócę do poprzedniego, to była decyzja o tym, że stosujemy inne zapisy zarządzenia dyrektora NAWA dotyczące stawek stypendialnych. W ramach programu CEPUS cały czas staramy się nie dzielić miesięcy stypendialnych i realizować te miesiące stypendialne w całości zgodnie z minimami, które obowiązują w programie CEPUS. Tak? Te minima i te długości pobytów do zatwierdzenia pełnego miesiąca stypendialnego są zaakceptowane przez ministrów w dokumentach programowych, po posiedzeniach Komitetu Ministrów i staraliśmy się do tej pory nie dzielić tych miesięcy stypendialnych na połówki lub jakieś pobyty kilkudniowe, tak, ani nie stosować stawek dziennych, tak jak niektóre kraje, bowiem stypendia te byłyby po pierwsze mało atrakcyjne, a po drugie ciężko byłoby Państwu, zarówno jak i nam, je prawidłowo rozliczać w tak dynamicznym roku akademickim, który w CEPUS-ie jest. Ale w związku z sytuacją covidową i w związku z tym, że nastąpił ten lockdown od połowy marca, część stypendiów była zrealizowana fragmentarycznie,
i było kilka przypadków takich, które były pobyty poniżej 14 dni i w związku z zaistniałą sytuacją i zamknięciem granic powroty nastąpiły przed możliwością pełnej wypłaty, znaczy pełnej refundacji stypendium i to też wiem o tym z raportów, które Państwo przedstawiacie albo będą przedstawione. I stosowanie tej stawki połowicznej jest dopuszczalne w przypadku, tak jak tutaj wysłaliśmy ten komunikat, tych pobytów do 15 dni. I tutaj kluczowym jest ten termin tych 15 dni. Stosujemy tą stawkę, stosujemy tę zasadę wewnętrzną, narodową, zmniejszamy to minimum pobytowe do od 15 dnia do 21 dnia. W przypadku programu CEPUS pełna stawka stypendialna obowiązuje do 14 dni. Niestety rozliczyć Państwo będziecie musieli je połowicznie. Więc w takich przypadkach, kiedy stypendyści rzeczywiście wyjechali, a jesteśmy teraz na etapie rozliczania tych wszystkich stypendiów z semestru zimowego, będziemy też z tego semestru letniego, bowiem ten okres od marca wchodzi w rozliczanie w ramach umowy ramowej semestru letniego, więc prosiłbym bardzo zwrócić uwagę na uzupełnienie dokumentacji, ewentualnie uzupełnienie całych spraw finansowych zgodnie z tą interpretacją, że do 14 dni połowa stawki stypendialnej, od 15 dni pełna stawka stypendialna przyznawana w ramach staży, które były rozpoczęte i realizowane w ramach tego marca, kwietnia, tak, wtedy, kiedy nastąpił ten lockdown. I tu wrócę sobie do slajdu poprzedniego i omówimy teraz sytuację dopuszczone do realizacji w tym roku akademickim 19-20, jak i plan na ten pierwszy semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021. Tak jak wspomniałem Państwu wcześniej, na chwilę obecną przyjmujemy stan, jaki jest, nie zmieniamy żadnych planów i nie zmieniamy żadnych wytycznych dotyczących nowego roku akademickiego. Przyjmujemy, że sytuacja się wyklaruje i co by nie było, od października rok akademicki na uczelniach normalnie wróci. Aczkolwiek, tak jak tutaj w rozmowach telefonicznych z Państwem, no różne sytuacje wynikają i różne scenariusze są rozważane. Na niektórych uczelniach niezwiązanych z CEPUS-em też informacje mamy z innych krajów nieczłonkowskich CEPUS-a, że niektóre uczelnie już wprowadziły nauczanie zdalne przez cały semestr przyszły, ale to na razie nie ma wpływu na wymianę CEPUS. My w ramach programu CEPUS zakładamy na chwilę obecną, że nazwijmy to kolokwialnie świat naukowy, CEPUS-owy ruszy od października 2020 roku normalnie. I w ramach naszych ustaleń wewnętrznych i tej zgody dyrekcji NAWA podjęliśmy taką decyzję, że wszystkie stypendia, które na chwilę obecną w roku akademickim 19-20 były nadane bądź anulowane albo na przykład wstrzymane do przesunięcia terminu, mogą być zrealizowane, i to są stypendia w ramach sieci akademickiej, mogą być zrealizowane przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2021. Do tego nie trzeba, w większości przypadków, nie trzeba żadnych nowych dokumentów ani żadnych nowych aplikacji, nadań stypendiów i tak dalej. Jedynie chciałbym poprosić o zaktualizowanie terminów staży. Jeżeli ktoś miał nadane stypendium w ramach sieci akademickich 19-20, na chwilę obecną wstrzymał je, zawiesił je albo na przykład zostało w związku z COVID skasowane, dopuszczamy taką możliwość zmiany tego terminu na semestr zimowy 2021 i cały czas będzie to aplikacja
sieciowa 19-20, ale realizowana po prostu w semestrze zimowym. Tak jakbyśmy po prostu przesunęli datę zakończenia semestru letniego na równą z datą zakończenia semestru zimowego kolejnego roku. I mam nadzieję, że to w większości Państwa sytuacji czy wyjazdów, znaczy mówię tutaj o przyjazdach do Polski, tak? Przyjazdów do Polski rozwiąże to pozytywnie sytuację wielu stypendystów. W większości krajów członkowskich, i tutaj też mógłbym Państwu powiedzieć z naszej analizy i informacji z Centralnego Biura CEPUS, taka możliwość jest dopuszczalna przy wyjazdach do Austrii, do Kosowa, do Chorwacji, do Mołdawii. Możliwe jest także na Węgry i to jest ta główna grupa krajów, które dopuszczają taką możliwość realizacji wyjazdów, czyli z Polski do tych krajów można wnioskować o zmianę terminu na semestr zimowy. Jest jeszcze druga grupa krajów CEPUS-owych, która dopuszcza przeniesienie stypendiów wyjazdowych, czyli z Polski do tych krajów, ale wymaga to procedury ponownego aplikowania i złożenia nowej aplikacji z roku akademickiego 2021. Czyli te pierwsze kraje, które wymieniłem, czyli Austria, Chorwacja, Mołdawia, Węgry, to są kraje, które dopuszczają bez zmiany aplikacji na podstawie tylko i wyłącznie informacji o uzgodnionym terminie, ale do krajów takich jak Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Czarnogóra i Czechy jest taka możliwość realizacji już nadanych stypendiów 19-20 w roku 2021, ale wymaga to nowej aplikacji z tego nowego roku akademickiego. Po prostu będzie pewna pula stypendiów przeniesiona na z tego roku 19-20, przeniesiona na rok 2020-21 i z tej puli będą te kraje nadawały te stypendia. W przypadku, pani Lidio, tu odpowiem szybko, w przypadku przyjazdów do Polski, to uczelnia, która przyjmuje danego stypendystę, powinna do nas przesłać mailowo informację, że takie i takie stypendium akceptujecie do realizacji w nowym terminie i jest to termin uzgodniony z wami, czyli de facto stypendysta obcokrajowiec kontaktuje się ze swoją uczelnią lub państwo się kontaktujecie z tym stypendystą obcokrajowcem i państwo uzgadniacie z nim nowy termin i to państwo musicie tą oficjalną informację do nas przesłać, że zgadzacie się zrealizować taki staż zaległy bądź niezrealizowane z tego roku 19-20 w nowym terminie. Jeśli chodzi o wyjazdy do Chorwacji, tak jak pani tutaj w kolejnym zapytaniu pyta, jeżeli chodzi o Chorwację, już sekundkę patrzę sobie na tą moją mapę drogową, żeby państwa w błąd nie wprowadzić. Jeżeli chodzi o Chorwację, to w 90% odpowiem pani, że inwencja realizacji tego stażu w innym terminie musi wyjść od stypendysty bądź uczelni macierzystej, więc tak naprawdę biuro chorwackie wyda zgodę na realizację tego stażu, ale jak będzie pani miała uzgodniony termin już z uczelnią i z nimi, tak? Więc tu musi nastąpić ten kontakt i ustalenie tego terminu przez stypendystę bądź uczelnię macierzystą. Taka sama sytuacja jak w przypadku przyjazdów do Polski, dlatego że to takie bezpośrednie kontaktowanie się z biurem CEPUS-a też wydłuży drogę, więc najlepiej jest najpierw uzgodnić wszystko z uczelnią przyjmującą, czy to po naszej stronie, tak jak z państwem, czy po chorwackiej, czy serbskiej i dopiero potem zgłosić, albo najlepiej, żeby ten partner zgłosił to do swojego biura. To jest najkrótsza ścieżka i najbardziej
najbardziej wydajna z tych, które tutaj wypracowaliśmy, tak? Drugą taką decyzją podjętą w przypadku stypendiów Free Mover i innych stypendiów na szkoły letnie i w ramach intensywnych kursów, NABA podjęła decyzję o tym, żeby móc je realizować do końca roku budżetowego. Więc jeżeli chodzi o stypendia sieciowe, to możemy po prostu przenieść sobie część niezrealizowaną 19-20 na zimę 20-21 bez żadnych konsekwencji administracyjnych, na podstawie tylko Państwa zgody, a jeżeli chodzi o zmiany dotyczące stypendiów Free Mover, skasowanych czy jakichś innych, to wtedy po prostu ustalamy terminy do tego 15 grudnia, tak aby większość tych indywidualnych wyjazdów móc zakończyć w roku budżetowym z końcem roku 2020, więc mam nadzieję, że te takie decyzje NAWY odnośnie tej zaistniałej sytuacji Państwu jakoś pomogą w dokończeniu planów takich dydaktycznych czy planów edukacyjnych dla obcokrajowców, jak i dla swoich studentów czy pracowników naukowych. Tak, jeśli chodzi o zmiany w systemie CEPUS-a, w przypadku przyjazdów do Polski, jeżeli ktoś miał nadane stypendium albo reaktywowane stypendium, po takiej reaktywacji przeze mnie te dane będą automatycznie zmieniane przy takiej procedurze, te dane zmieniam w systemie, więc będą aktualne, a jeżeli chodzi o wyjazdy, to te dane dopiero zmienią się w momencie, kiedy takie nowe terminy czy Państwa aplikacji, czy Państwa stypendystów wyjeżdżających będą zmienione przez biuro, które zaakceptuje taką zmianę, więc jeśli macie Państwo jakieś terminy do zaktualizowania, to prosiłbym bardzo o kontakt, czy ze stypendystami przyjeżdżającymi, czy sami, żebyście Państwo skontaktowali się z biurem nadającym, ale już po kontakcie z uczelnią przyjmującą i informując. I biuro, które nadaje stypendium, dokonuje zmian w systemie. Sami stypendyści, jak i Państwo nie dokonacie tych zmian terminów stypendiów w systemie CEPUS-a. Mogą zdarzyć się tutaj też przypadki, tutaj taka techniczna uwaga, mogą zdarzyć się takie przypadki, że na przykład ktoś ma niezrealizowane stypendium, a system wysyła komunikaty o konieczności uzupełnienia letter of confirmation czy raportu. W takich sytuacjach też proszę bardzo o kontaktowanie się bezpośrednio z biurem nadającym stypendium, czy jest to nasze biuro, czy przyjmujące po stronie, nie wiem, czeskiej, chorwackiej, czy u kogoś innego, tak? I wtedy ewentualnie można przesunąć te terminy i wtedy te komunikaty o tym stypendium, o tej dokumentacji nie będą z systemu przychodziły. Wydłużono też termin systemowy, to Centralne Biuro CEPUS wydłużyło też termin systemowy na składanie letter of confirmation i letter of mobility report, przepraszam bardzo. Dlatego, że część tych stypendiów, które były przerwane w trakcie marca z początkiem kwietnia, nie wchodziła jeszcze w ten zakres 4 dni uwolnienia dokumentu letter of confirmation, także można było go edytować, więc Centralne Biuro CEPUS podjęło taką decyzję, że na razie systemowo zmienia ten zapis i już jakby po rozpoczęciu stażu można zacząć wypełniać letter of confirmation i raport, tak aby tym osobom, które tam 15, 16 czy 17 dni zrealizowały stypendium, umożliwić szybsze sprawozdanie się merytoryczne ze stypendium. Także to też zostało zmienione, ale nie po naszej stronie, tylko po stronie obsługi systemu teleinformatycznego.
Tutaj już sekundkę tylko przejadę. Ten już tą decyzję i te zasady omówiliśmy. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie rozliczeń, tak? W przypadku semestru zimowego większość spraw i większość raportów semestralnych w ramach umowy ramowej do nas już spłynęła, to jest teraz jeszcze nieliczne, już potwierdzam, ale w ramach tego semestru, który zamykał się w lutym, czyli jeszcze przed tym zamknięciem granic, stypendia były w 99% realizowane normalnie. I te rozliczenia nastąpią normalnie. Jeżeli teraz chodzi o rozliczanie się w raporcie semestralnym za obecny semestr letni, miałbym ogromną prośbę o to, abyście Państwo zadbali o pełną dokumentację stypendystów w systemie CEPUS-a, dlatego że nie zawsze przy tych raportach semestralnych przychodzą do nas razem z raportem dokumenty Letter of Confirmation i Mobility Report i to nam bardzo spowalnia pracę, jeżeli jakichś dokumentów nie ma, a wiadomo, że Państwo chcielibyście też rozliczyć te raporty semestralne jak najszybciej. I w tym semestrze, w rozliczeniach semestru letniego, które Państwo będziecie dopiero realizowali październik, listopad tego roku, będą właśnie udokumentowane te przypadki covidowe, tak, czyli tych wyjazdów wcześniejszych, kontynuacji staży online, czy powrotów ze zwiększonymi kosztami stypendium. Więc prosiłbym także o ewentualne dołączanie do raportów semestralnych dokumentacji, tak? To po stronie uczelni jest, nie chcę nazwać tego obowiązek, tak? Ale po stronie uczelni jest konieczność wpisania prawidłowej kwoty obciążenia, tak? I taką kwotę my możemy oczywiście w jakiś sposób zanegować albo możemy później dochodzić do jakiegoś konsensusu. Większość tych spraw, takich zmian kosztów transportu czy zmiany środka transportu zostały zmienione decyzje i Państwo dostaliście tą informację, więc można się spokojnie w tych uwagach do raportu semestralnego powołać do tych zgód na te zmiany i tu nie będzie problemu z rozliczeniem, tak? Prosiłbym także tylko o zwrócenie uwagi na prawidłowe daty w Letter of Confirmation, tak aby nie było później problemów, czy ktoś był te 14 dni na terytorium Polski, czy nie był 14 dni na terytorium Polski, czy był 16-17, bo od tego zależy kwota stypendium, którą na Was refunduje. I cóż, mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej i jak najbardziej łagodnie przez to przejdziemy. Jeśli są jakieś pytania odnośnie sposobów rozliczenia czy sposobów traktowania aplikowania na rok akademicki 2021. Na razie nie widzę tutaj żadnych pytań. Mam nadzieję, że Państwa na chwilę obecną jeszcze nie zanudziłem. Chciałbym teraz tylko powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, które są częściowo związane z sytuacją covidową i sytuacją rozliczeń, ale też są związane z ankietą ewaluacyjną, którą zrobiliśmy na przełomie grudnia i stycznia 2019 roku. I chciałbym tylko tutaj, ta pierwsza rzecz, czyli serwer demo, odnosi się do sytuacji i do funkcjonalności systemu
CEPUS-a, która jest związana z normalną realizacją, więc tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problemy systemowe, tak, jeżeli ktoś ma problemy z funkcjonalnościami tej strony internetowej CEPUS-a, przez którą się aplikuje, zatwierdza i realizuje cały proces mobilnościowy, zawsze można skorzystać z tego serwera demo i podejrzeć sobie funkcjonalności na konkretnych pulpitach. Jak Państwo wiecie, ja postaram się pokazać dwie rzeczy teraz w tym momencie, ja tylko sobie odpalę na drugim, w ramach drugiego okna serwer demo i zaraz przełączę się na to okno. Już powinniście Państwo widzieć to okno przeglądarki. Macie Państwo stronę serwera demo. Hasło to demo, znaczy nazwa konta do demo i hasło to demo. Dla osób mniej obeznanych z systemem, najistotniejszą rzeczą, którą tutaj chcę powiedzieć, to jest fakt, że większość rzeczy jednak tutaj jest, czyli tych dokumentów do pobrania, czy opisów systemu, który tutaj też był brany pod uwagę w tej ewaluacji. W przypadku pulpitu, ja tu nie wiem, czy widać myszkę, nie widzę tego ja u siebie, ale prawdopodobnie widać moją myszkę. Najistotniejsza to jest ta część tutaj, czyli przejścia pomiędzy widokami i pulpitami tak zwanymi. Tak? Na chwilę obecną jestem tutaj na pulpicie NCO, czyli powinno być moje imię, nazwisko i NCO desktop. W tym momencie przeskoczę sobie na pulpit sieci akademickiej i z tego pulpitu tak naprawdę Państwo macie prawie nieograniczony dostęp do edycji danych stypendystów swoich, zatwierdzania stypendiów, przesyłania tych stypendiów do biura i tak dalej, ale odnosząc się i to zaraz chwileczkę tylko od razu Państwu pokażę to, zanim przeskoczę z powrotem do prezentacji, odnosząc się do uwag i pytań zawartych także w tych ankietach ewaluacyjnych, tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz, że sam system oceny sieci akademickich nie jest tak skomplikowany, jakby się wydawało. Tutaj na prezentacji mam screenshota wklejonego, ale jeżeli chodzi o system oceny sieci, on jest punktowy i jest dokładnie opisany w decyzji ministrów, a zawiera się w takich kryteriach. Macie Państwo wszystkie kryteria oceny sieci akademickiej, możliwe punktacje, a także wagi tych punktów przypisanych do danych kryteriów. I w podziale na grupy, które dotyczą narodowych komisji i także komisji międzynarodowej. Więc jeżeli ktoś ma problemy i w przypadku składania aplikacji sieci, tak, na przyszły rok, jeżeli ktoś ma problemy z taką estymacją możliwych punktów w przypadku różnych kryteriów, to sobie tutaj z tego pulpitu network może po prostu popróbować różnych ustawień, ewentualnych ocen i przetestować różne wagi, różnych ocen. To tylko tutaj chciałem tak nadmienić, to przełączę sobie tylko teraz już z powrotem do
prezentacji, a właściwie nawet nie do prezentacji, tylko mogę przejść już do omówienia ankiety ewaluacyjnej, do której się odnosiła moja sekundowa wypowiedź dotycząca systemu oceny. I już w tym momencie, sekundkę, tylko znajdę okno odpowiednie. Żeby Państwu tutaj nie przeciągać, ale niestety coś mi tutaj... O, jestem. Już udostępniam Państwu część taką zbiorczą, takie resume z tej ankiety ewaluacyjnej, na której pozwoliłem sobie w bardzo taki szybki sposób pozaznaczać parę istotnych rzeczy. Już sekundę. Mam nadzieję, że Państwo teraz wszystko widzicie. Także ja widział Państwa czat, czy będą jakieś pytania. Z jednej strony, odnosząc się do spraw przyszłości CEPUS-a, jak i odnosząc się do tego roku akademickiego 2020-2021, chciałbym przedstawić Państwu tutaj pokrótce takie istotne punkty, istotne takie pozytywne moim zdaniem aspekty, które wyszły w ramach przeprowadzonej ankiety. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za to, że tak jak Państwo widzicie tutaj na początku zakreślone bardzo dużo osób, prawie 70% partnerów, koordynatorów wzięło udział w ankiecie, za co jestem niezmiernie wdzięczny i bardzo, bardzo dziękuję za to, że Państwo tak aktywnie odpowiedzieli na te pytania, bo to było istotne z punktu widzenia naszej pracy. Nie mówię już o tym, że to jest w pewnym sensie ocena naszej pracy jako biura, ale generalnie programu, który realizujemy. Nie widać tekstu. Już sekundkę. O, przepraszam bardzo. Już coś mi tutaj uciekło. Współdzielenie się zakończyło. Już sekundkę, zaraz współdzielę. Czy teraz widać? Zaraz zobaczę podgląd. Tak. Tak, no to niestety muszę tak. O. Teraz widać. Niestety nie da się tak, żebym ja widział lepiej niż widzę, a Państwo będą teraz widzieli. Mam nadzieję, że to jest teraz. Czy teraz jest OK? Nie. Bardzo dziwne, ale ja widzę na podglądzie, że jest. Mogę trochę zwiększyć. Czy tak jest lepiej teraz? Rozmazane. No. Może coś jest z połączeniem. OK? Może coś jest po prostu z zasysaniem danych przez Państwa przeglądarkę, ale ja widzę na podglądzie, że jest to czytelne. Więc jeżeli jest to czytelne, to mogę. Czy mogę kontynuować? Mam nadzieję, że. Tak, dobra. To kontynuuję. Tak jak Państwo widzicie, zaproszenia do ankiety zostały wysłane do 188 partnerów, koordynatorów i członków sieci akademickich z ostatnich 2-3 lat, aż 131 partnerów odpowiedziało.
Więc za to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i chciałbym tylko pokrótce powiedzieć o tych aspektach pozytywnych, które ja tak przynajmniej pozytywnie odbieram, które wyszły tutaj w odpowiedziach przez Państwa kierowanych, tak, w ramach tej ankiety. Potwierdzają się pewne, są rzeczy, które się potwierdzają w ramach realizacji programu, ale są też rzeczy, które wychodzą, że niektóre rzeczy odbieracie Państwo, nie mówię negatywnie, ale z pewnym zakłopotaniem czy z pewnymi problemami, które występują po Państwa stronie. I do tego też tyczyła się ta moja wcześniejsza wypowiedź odnośnie systemu oceny sieci akademickich, co pokrótce tutaj Państwu też wyjaśnię, co wyszło w badaniu, a co jest stanem, że tak powiem, faktycznym, tak? Więc co się potwierdziło? Potwierdziło się to, że przede wszystkim CEPUS jest odbierany przez Państwa jako ważny, istotny i jest to z punktu widzenia uczelni drugi co do ważności program w Polsce. W większości realizowane są, tak jak Państwo wiecie, w większości realizowane są staże pracowników naukowych i staże studenckie, czy studenckie dotyczące pierwszego, drugiego, jak i trzeciego stopnia kariery edukacyjnej. Dużym istotnym odnośnikiem jest to, że cały czas wzrasta, też to widać w ramach wcześniejszej statystyki naszej prowadzonej, wzrasta odsetek tych stypendiów indywidualnych w ramach stypendiów Free Move, ale w przypadku Polski i przyjazdów do Polski, co chciałbym właśnie powiedzieć, to czego nie widać w tym badaniu i nie widać z punktu widzenia jednostkowej uczelni w naszym kraju, na to ma wpływ liczba szkół. Liczba szkół letnich i intensywnych kursów. Dlatego, że większość stypendiów, które są realizowane w ramach tych stypendiów Free Mover, to są stypendia kwalifikowane na szkoły letnie. I to wychodzi w statystykach naszych, które my tutaj sobie wewnętrznie robimy w ramach krajów CEPUS-a w NAWA. I wyszło to także tutaj w tym badaniu, że duży procent tych stypendiów jest realizowanych w ramach szkół. Kolejnym takim istotnym aspektem, tak, ale nie mogę w tym momencie tego zrobić. Mogę ten plik udostępnić później, ale nie mogę w tym momencie, bo go stracę, nie będę mógł go upublicznić Państwu. Także będzie ten plik udostępniony też w dokumentach. Jeśli chodzi o to, co się potwierdza. Tak, potwierdzają się nasze, na poprzednich slajdach widzieliście Państwo kraje z największą wymianą Polski w wyjazdy i przyjazdy. W ramach ankiety potwierdziły się także kierunki naszej współpracy, najlepszej współpracy, i macie Państwo tutaj te kierunki zamarkowane czerwonym i widzicie Państwo, że największą tą współpracę mamy w tej grupie tych 4-5 krajów powyżej tych 50%, i macie Państwo Słowację, Czechy, Węgry, Chorwację, Austrię i tą Rumunię, na której została wzmożona ta aplikacja. Jeżeli chodzi o taką istotną rzecz, którą tutaj akurat te pierwsze dwie rzeczy przejadę bardzo szybko, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tak, w ramach współpracy merytorycznej powiela się taki schemat, że oceniacie Państwo tą współpracę merytoryczną na najlepszym poziomie, zarówno z tymi krajami, z którymi mamy najlepszą współpracę, ale też są też wymieniane takie kraje, gdzie ta współpraca, znaczy gdzie ilość tej wymiany jest mniejsza, ale współpraca jest bardzo dobrze oceniana.
Jeżeli chodzi o samo to, co istotne chciałem powiedzieć, że tak powiem, z punktu widzenia oceny naszej pracy biur, jak i współpracy między uczelniami a zaraz sekundkę, a czy teraz jest troszkę lepiej czytelny, jeżeli powiększyłem? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o ocenę współpracy z agencjami, powiela się tutaj taki schemat, że są kraje, w których poziom ten współpracy administracyjnej z samymi biurami CEPUS jest odbierany przez państwa problematycznie i to są niestety, ale to właśnie ta Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Albania i poniekąd też tutaj, mimo że dobra współpraca jest z Rumunią, ale jakość współpracy z, że tak powiem, administracyjna jest z pewnymi sygnałami o, w kierunku negatywnym. Nie chcę tutaj wyjść na obrońcę albo jedną rzecz chcę wytłumaczyć. W tej grupie krajów, które rzeczywiście wyszło w Państwa ankiecie, to sytuacja była bardzo, przez ostatnie dwa lata, trzy lata, była bardzo newralgiczna, jeżeli chodzi o kadry administracyjne. W niektórych z tych krajów podczas tego dwuletniego okresu ostatniego cztery albo pięć razy zmieniały się osoby, które były na stanowisku równorzędnym z moim, czyli w Narodowych Biurach CEPUS-a, albo zmieniała się struktura organizacyjna w samym ministerstwie, bo w tych krajach akurat jak Macedonia, czy Bośnia Hercegowina, Albania i Serbia, biura CEPUS-a i Czarnogóra są biura CEPUS-a umiejscowione w samym ministerstwie i tam też się struktury organizacyjne zmieniały i to też miało wpływ na tą współpracę, co zostało właśnie uwidocznione w Państwa ankietach. Jest to swoiste tłumaczenie przeze mnie wyników tej ankiety, ale też tłumaczenie też tych sygnałów negatywnych od Państwa, które czasami rzutują, znaczy czasami związane są z osobami, które tam pracują, ale w większości przypadków to też nie jest do końca tak, że to jest ich wina, tak? To na to chciałem zwrócić uwagę. Bardzo pozytywną rzeczą jest też to, że cele programu i sposoby realizacji tego programu pokrywają się także z Państwa wskazanymi korzyściami. I tutaj widzicie Państwo, że cele są realizowane poprzez tą współpracę międzynarodową, wymianę akademicką, rozwój kadry akademickiej i tą wymianę doświadczeń, co zostało też uwidocznione w Państwa ankietach. Kluczowym tutaj dla nas takim kryterium naszej samooceny, ale też oceny programu było wskazanie przez Państwa i to jest te 89% wskazujących, czyli respondentów odpowiedziało, że program jest użyteczny, tak? Dzięki tym Państwa odpowiedziom będziemy w stanie móc umotywować ewentualną przyszłą współpracę w ramach programu CEPUS, bo od 2025 roku musi nastąpić renegocjacja porozumienia. Obecne porozumienie wygasa i na razie będziemy tworzyli jakąś ścieżkę dalszej współpracy i dalszego rozwoju, czy pod nazwą CEPUS, czy jakaby to nie była nazwa tego programu, ale po pierwsze w danym tym naszym regionie, w ramach którego jest tak duża istotna wymiana akademicka,
i zapotrzebowana przez państwa, jak i realizowana przez państwa, a także przez kraje członkowskie, tak? Bo wiadomo, że bez tego zaangażowania zarówno uczelni, jak i samej administracji czy ministerialnej i chęci podjęcia działań w ramach tego programu, to cała ta nasza współpraca i nasza kooperacja by nie istniała. Także tutaj dużym takim też aspektem pozytywnym to jest też dostosowanie programu do państwa potrzeb. Tutaj, tak jak zaznaczyłem, 43% i 42%, a łącznie nawet tutaj dodając ten wskaźnik raczej wysoki, to prawie 80-90% ankietowanych odpowiada, że program jest dostosowany do państwa potrzeb, tak? Wiadomo, że mogą zaistnieć jakieś konieczności zmian, ja nie mówię w samych procedurach administracji, ale generalnie w kierunku realizacji tych stypendiów, czyli staże krótkoterminowe związane z jakimiś zagadnieniami dydaktycznymi, czy z indywidualnymi, czy raczej właśnie sieciowymi, czy jakimiś, nazwijmy to korporacji czy jakiejś współpracy międzyuczelnianej, tak? Czyli jest to istotne, jest to doceniane przez państwa i spełnia to państwa potrzebę, a także zostały też uwidocznione takie aspekty w tej ankiecie, które mówiły o tym, że część innych programów, pomimo tego, że państwo w ramach nich współpracujecie, nie jest komplementarna z CEPUS-em, ale też nie zaspokaja państwa potrzeb, tak jak w niektórych aspektach CEPUS, co też jest bardzo istotne i co też mnie bardzo zmotywowało do takiego dalszego promowania tego wieloletniego programu i wieloletniej współpracy. I tutaj jest taki aspekt, jeżeli chodzi o dalsze ewentualne możliwości zmiany, ale też to, co teraz się obecnie dzieje i to, co wyszło w państwa właśnie ankietach, a rzutuje czy na nabory na stypendia, czy same te procedury administracyjne, czy tą stronę internetową i bazę danych, która CEPUS-a funkcjonuje. Wiadomo, że ona jest już częściowo nieadekwatna do naszej nowej rzeczywistości i nieadekwatna do możliwości technicznych, ale to zarazem wymaga czasu i pieniędzy, ale działa, tak? Ale działa. I odnosząc się do tej mojej wypowiedzi wcześniejszej, której przedstawiałem państwu, gdzie można znaleźć opisy i ewentualnie zasady punktowania w ramach systemu oceny sieci akademickich, odnosiłem się do tego właśnie tutaj, do tych wyników tej ankiety w punkcie skomplikowania procedur programowych, tak? Generalnie te procedury, sami państwo wiecie z większości z doświadczenia, nie są skomplikowane, tak? Bo jest to wypełnienie aplikacji, czasami 1-2 dokumenty, czyli 1, 2, 3, czasami 4 strony A4, tak? Więc nie jest to jakiś tam proces skomplikowany, jest on, przebieg tego procesu jest widoczny w systemie, są opisy, na jakim statusie te dane aplikacje się znajdują, czy to mobilności, czy to na jakim statusie się znajduje aplikacja sieci akademickiej, ale wykazaliście państwo skomplikowanie tych procesów administracyjnych w ramach sieci akademickich i skomplikowanie systemu oceny, tak? Mam nadzieję, że to, co państwu wcześniej pokazałem, troszeczkę państwu pomoże jakby w mniej negatywnym odbiorze tego systemu punktacyjnego, tak? Jest to rzecz do poprawy, tak? Jest to rzecz do poprawy, może jest to rzecz do poprawy z mojej strony, tak, żebyście państwo byli bardziej świadomi tego, jak ten system funkcjonuje, czy jak przeliczane są te punkty, jakie wagi te kryteria mają. Te kryteria też państwo macie tam w tym dokumencie PDF, takim 2- czy 3-stronicowym, co wchodzi w skład tych kryteriów, jest to opublikowane. No niektórzy o tym wiedzą, tak? Niektórzy o tym wiedzą, niektórzy może nie mieli świadomości z państwa o tym, gdzie to się znajduje. Mam nadzieję, że troszeczkę państwu pomogłem w tym. Zawsze możecie państwo
się spytać nas, czy dowolne biuro CEPUS-a, jeżeli chodzi o ten system punktacyjny, czy system kwalifikacji sieci akademickich, który tutaj właśnie w tej ankiecie wyszło, że państwa nurtuje, nazwijmy to tak. Z problemów takich administracyjnych, które wyszły w ankiecie, to wiadomo, że czasami zdarzają się problemy z wypłatą stypendiów. Ja mam nadzieję, że nie ma, mam nadzieję, mam taką, przynajmniej taką wiedzę mam, że w przypadku naszej współpracy nie ma takich problemów i bardzo rzadko się zdarzają osoby narzekające na wypłaty stypendiów na uczelniach. W ostatnim roku to się zdarzyło raz, może dwa razy, tak? Jeżeli chodzi o zwroty kosztów transportu dla naszych stypendystów wyjeżdżających, mam nadzieję, że też nie jest to jakieś tam problematyczne. Państwo może też jesteście pewnymi filtrami pewnej wiedzy, która dociera do mnie, ale mam taką cichą nadzieję, że ta nasza współpraca dalej się będzie tak dobrze rozwijała, że jeżeli jakiekolwiek są problemy, to państwo po prostu dzwonicie czy mailujecie i po prostu wyjaśniamy sobie sprawę i jest to z obopólną korzyścią, może nawet z trójstronną korzyścią dla nas jako realizujących program, jak i dla państwa jako uczelni, tak żeby te wszystkie procedury jak najszybciej jak najbezboleśniej zrealizować, a także przede wszystkim dla tych stypendystów, tak, czyli dla tych osób przyjeżdżających czy wyjeżdżających, żeby później nie było tego efektu zniechęcenia do programu i realizacji, który może rzutować na aspekty merytoryczne, tak, bo wiadomo, że jeżeli ktoś odbiera coś negatywnie, to nieważne, czy odniósł sukces edukacyjny, czy nie, to będzie dalej drążył temat negatywnych aspektów swojego wyjazdu, tak? I mam nadzieję także, że ta promocja szeptana, czy promocja taka wewnętrzna w ramach sieci akademickich jest realizowana na tym samym poziomie niezmiennym cały czas, więc coraz więcej mamy chętnych na wyjazdy i teraz coraz więcej także chętnych na przyjazdy. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie zrealizować te stypendia pomimo tej sytuacji pandemii i nastąpi to odmrożenie. Tak ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że ja się najbardziej obawiam jednej sytuacji, że w przypadku co niektórych krajów, będą uczelnie realizowały swoje normalne zadania i będzie już w miarę sytuacja stabilna na uczelniach, ale możemy spotkać się z taką sytuacją, że na przykład będą restrykcje dotyczące przyjazdów i wyjazdów, jeżeli chodzi o przekraczanie granic. I ta sytuacja, że tak powiem, najbardziej mnie osobiście nurtuje i chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, że my normalnie, merytorycznie będziemy funkcjonowali w ramach poszczególnych krajów na uczelniach, ale przemieszczać się pomiędzy niektórymi krajami nie będziemy mogli normalnie, regularnie i ta komunikacja czy transport będzie zachwiany. Nie wiem, jakie państwo macie odczucia takie wewnętrzne, ale to mnie najbardziej niepokoi z punktu widzenia osoby, która po prostu nadzoruje to administracyjnie, tak. Jeżeli chodzi o przyszłość CEPUS-a, tutaj jeszcze już kończąc tą krótką, po bardzo krótką analizę tych danych, które państwo przesłaliście w ramach ankiety, ja zauważyłem też jedną rzecz, że jest duża dysproporcja w zakresach merytorycznych oczekiwanej współpracy państwa uczelni, czy państwa wydziałów, czy jednostek uczelnianych z tym, co jest realizowane. Pewne rzeczy się powielają, tak jak jeżeli chodzi o nauki inżynieryjno-techniczne,
jest bardzo wysoki poziom realizacji tych zagadnień w sieciach akademickich, ale też jest bardzo wysoki poziom oczekiwań i te poziomy się mniej więcej bilansują, ale duża dysproporcja jest w oczekiwaniach i w realizacji w naukach humanistycznych, co wyszło już w grudniu też bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Duża dysproporcja jest w oczekiwaniach i w aktualnym stanie realizacji sieci medycznych. Tutaj takim małym wykrzyknikiem podkreśliłem. Może jeszcze coś troszeczkę powiększę, będzie to lepiej widać. Jest ta dysproporcja w pożądanych i w realizowanych. Chciałbym Państwu przypomnieć, że w ramach CEPUS-a w Polsce funkcjonują, nazwijmy to, budżety poszczególnych ministrów. Tak? Wiadomo, że to uczelnie nasze podlegają pod różnych ministrów i w tym wypadku budżet Ministerstwa Zdrowia przewiduje tylko 15 miesięcy stypendialnych na przyjazdy do Polski. Ciężko jest przekonać Ministerstwo Zdrowia na rozszerzenie jakby finansowania przyjazdów na uczelnie medyczne, co umożliwiałoby realizację tych staży czy współpracy w ramach uczelni medycznych, aczkolwiek są, wiadomo, do nauk dziedzin, znaczy nauk medycznych czy nauk o zdrowiu są kierunki pokrewne na innych uczelniach, czy to na uniwersytetach, czy na uczelniach powiedzmy rolniczych, techniczno-rolniczych, są pokrewne z naukami o człowieku i tą współpracę normalnie można realizować w ramach budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na chwilę obecną ta cała kwota stypendialna przyjazdów do Polski w roku akademickim 2019-20 i 2021 opiera się tak naprawdę o trzy ministerstwa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w ramach tej kwoty 722 miesięcy stypendialnych na przyjęcia do Polski ma największą kwotę finansową. Ministerstwa Zdrowia, tak jak już powiedziałem, to jest 15 miesięcy stypendialnych na przyjazdy i tutaj nie ma limitu na wyjazdy, tyle ile stypendiów wyjazdowych uda się zrealizować na wyjazdach, tylko zależy od strony przyjmującej. I trzecim ministerstwem, które ma dużą kwotę stypendialną, jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oni w obecnym roku 40 miesięcy stypendialnych realizują na przyjęcia stypendystów i ewentualne wyjazdy. I tak jakby statystycznie rzecz biorąc, to w ostatnich latach dwie uczelnie medyczne brały udział w programie CEPUS. Obecnie w 2020-2021 jest tylko jedna uczelnia medyczna, więc ona tylko współpracuje w ramach sieci akademickich, mówię, i dwie uczelnie, przepraszam bardzo, jedna uczelnia artystyczna, tak? W poprzednich latach było dużo większe zaangażowanie uczelni artystycznych, były uczelnie muzyczne, jak i Akademii Sztuk Pięknych. Zdarzały się też przyjazdy w ramach szkolnictwa, nazwijmy to, artystycznego, też przyjazdy do akademii teatralnych i to było finansowane z budżetu ministra nauki, przepraszam bardzo, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Także ta cała nasza współpraca w ramach programu CEPUS realizowana jest poniekąd z trzech źródeł, ale zarządzana z jednego miejsca i w ramach jednego budżetu deklarowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Także to takie tylko wyjaśnienie odnośnie nauk o człowieku i o zdrowiu. To, co wcześniej wspomniałem, te formy współpracy naukowej w Państwa ankietach, jeżeli chodzi o przyszłość, tak? Wskazania są odnośnie współpracy naukowej i naukowo-dydaktycznej, ale też tych szkół letnich intensywnych kursów, które wzrasta zainteresowanie partnerów
tą formą kształcenia. Może ze względu na to, że jest to po prostu też wygodna forma realizacji, obejmuje dosyć spore grupy szkoleniowe, a zarazem także aktywizuje nauczycieli akademickich. Ja to sobie w ten sposób tłumaczę. Nie wiem, czy Państwo macie taką samą opinię, ale zapewne osoby, które realizowały szkoły letnie w minionych latach, tak podejrzewam, że będą miały takie samo zdanie jak ja, że dzięki temu, że jest to krótki okres pobytu, stypendia są w miarę pozwalające na pełne finansowanie tego toku krótkiego nauki. Z drugiej strony umożliwiamy też w ramach tych szkół letnich intensywnych kursów przyjęcia nauczycieli akademicki, którzy swoim przyjazdem wspomagają dydaktykę. Jest to atrakcyjna forma i co widać od paru lat wzrasta zainteresowanie Państwa jako partnerów czy koordynatorów na realizację takich zadań, a ta kwota finansowania wyrażona w tych miesiącach stypendialnych, czyli na przyjęcia tych stypendystów zagranicznych, nie jest mała. W tym roku akademickim, to 19-20, mieliśmy 145 miesięcy stypendialnych. Oczywiście nie zaspokaja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie zaspokaja to w pełni potrzeb państwa, aczkolwiek w przypadku dalszych jakichś rezygnacji w każdym roku akademickim jakoś sobie z tym radziliśmy i mam nadzieję, że tutaj nie będzie z Państwa strony jakichś negatywnych informacji płynących do nas z tej strony. Jeżeli chodzi o ostatnią już taka rzecz odnośnie przyszłości. Podkreśleliście Państwo, że istotna jest ta wymiana akademicka, podkreśleliście Państwo, jaka ta wymiana, czyli dydaktyczna, szkoły letnie, jest istotna z Państwa widzenia, ale też w ankietach uwidocznione zostało, jakie widzicie Państwo przyszłe grupy docelowe, tak? I tutaj na tym ostatnim takim aspekcie podkreślenia wyniku ankiety 98% respondentów wskazało, że nauczyciele akademiccy są taką grupą przyszłościową, doktoranci, no i oczywiście studenci. Niemniej, co było też sygnalizowane we wcześniejszych Państwa rozmowach z nami i ewentualnych możliwościach zmiany programu, nazwijmy to C+4, tak, planach programu C+4, musimy chyba brać pod uwagę jakąś formę, nie mówię stypendiów, ale jakąś formę wymiany wiedzy czy mobilności kadry administracyjnej, bowiem w Państwa wskazaniach wyszło, że 26% respondentów widzi w tej formie wymiany czy współpracy, czy wizyt studyjnych, czy jak my to ujmiemy w przyszłości, jakiś sens i cel. I tyle, jeśli chodzi o szybką analizę ankiety, którą dla Państwa przygotowaliśmy, omawialiśmy. I ja tu chciałem ze swojej strony także bardzo podziękować mojej koleżance Oli Rogalskiej, która cały czas z Państwem, respondentami była w kontakcie i opracowywała tą ankietę, za co jestem niezmiernie wdzięczny za tą pomoc. I mam nadzieję także, że ta nasza dalsza współpraca nas dwójki, czyli moja i Oli i Państwa jako partnerów, koordynatorów i
pracowników administracyjnych uczelni będzie dalej tak przebiegała pozytywnie jak do tej pory. I już sekundkę. Kończąc już nasze webinarium, chciałbym tylko przypomnieć podstawowe zasady naszych rozliczeń i przypomnieć także Państwu o konieczności dokumentowania wszystkich zdarzeń istotnych, które zaszły w ciągu roku akademickiego. Większość z Państwa wie, że prawie 99% uczelni ma tą umowę ramową z NAWA podpisaną. Jest to umowa podpisywana jedna na uczelnię. Uczelnie dostają wykazy semestralne stypendystów. Chciałbym podkreślić także, że nie zawsze i nie wszystkie osoby, które dostają stypendium ze strony programu CEPUS poprzez NAWA, są na tych wykazach semestralnych ujęte, bowiem wykazy są tworzone dwa razy do roku i stypendia nadane po tym terminie tworzenia wykazu stypendystów przez NAWA mogą nie być ujęte, aczkolwiek za każdym razem pełna dokumentacja stypendysty idzie do Państwa drogą pocztową na adres korespondencyjny partnera. I moja ogromna prośba, abyście Państwo jako partnerzy, koordynatorzy pamiętali o tym, żeby tą dokumentację w odpowiednim czasie przekazywać do swojej administracji na uczelni, tak aby te wypłaty stypendiów, jak i później dalsze rozliczenia tych stypendiów mogły być normalnie realizowane. W przypadku programu CEPUS chciałbym także podkreślić, że w ślad za wykazy stypendystów idą także zaliczki przekazywane na konto uczelni. Te zaliczki obejmują osoby, które są na wykazie, obejmują zarówno stypendia, które są wypłacane dla osób przyjeżdżających, jak i zaliczki na koszty transportu dla osób wyjeżdżających. W zeszłym roku było to około 1000 zł na osobę przy wyjazdach. I te środki finansowe, które są przekazywane w formie zaliczki, muszą być rozliczone w raporcie danym semestralnym. Czyli jeżeli ktoś był na wykazie, poszła za tym w ślad zaliczka na uczelnię, bądź nie był na wykazie, poszły dokumenty i zostało takie stypendium zrealizowane, powinien znaleźć się w raporcie semestralnym. To nie jest tak, że wykaz stypendystów 1:1 jest raportem semestralnym. Nie. Raportem semestralnym jest to, taki wykaz zrealizowanych i sfinansowanych bądź niesfinansowanych sytuacji, zdarzeń, które zaszły w danym okresie raportowania. Także prosiłbym bardzo serdecznie o to, żeby pełną dokumentację wewnętrznie między sobą w ramach administracji uczelnianej normalnie przekazywać, czyli od Państwa partnerów, koordynatorów do swojej administracji, jak i w przypadku, jeżeli kogoś nie ma na wykazie, a jego stypendium zostało zrealizowane w terminie raportowania, ujmować takie osoby na podstawie dokumentacji, która została przesłana przez nas bezpośrednio na uczelnię, i taką osobę normalnie dopisujemy na raportach semestralnych. Wiadomo, że w tym wypadku za nich nie była wysłana zaliczka z CEPUS-a, więc będą tam w takich przypadkach dopłaty. Zasadą stosowaną przy rozliczeniach jest to, że raportujemy CEPUS-a, czyli raportujemy zdarzenia mobilnościowe w ramach CEPUS-a w momencie, kiedy to stypendium się zakończy. Czyli jeżeli mamy raport za semestr zimowy, to wszystkie stypendia, które zostały zrealizowane bądź zaliczkowane w semestrze zimowym do tego 28 lutego. Jeżeli coś zostało zakończone, na przykład nie wiem, 1, 2 czy 5 marca, to już ujmujemy to w kolejnym raporcie semestru zimowego. Przepraszam bardzo, semestru letniego.
Bardzo, bardzo to proszę także o to, abyście Państwo kontrolowali poprzez system to aby pełna dokumentacja letter of confirmation i raport były w systemie przypięte, wgrane, podpisane na odpowiednich drukach przy każdej aplikacji, która została zrealizowana, tak? To umożliwi nam szybsze potwierdzanie tych raportów semestralnych, a także później będzie także łatwiejsze dla Państwa, bo nie będziemy nękali my Państwa albo stypendyści nie będą nękali Państwa o to, abyście podpisali jakieś dokumenty. Najlepiej jest to robić w momencie, kiedy stypendysta wyjeżdża, żeby wszystkie dokumenty były w tym momencie już wgrywane do systemu i żeby nie trzeba było później prowadzić korespondencji mailowej, a jakiegoś dokumentu brakuje, albo coś trzeba podpisać dodatkowo, albo jeszcze przesłać skany jakieś. Najwygodniejsze jest po prostu przed samym wyjazdem stypendysty podpisać wszystkie dokumenty i sprawdzić, czy jest to wgrane do systemu. Państwo macie podgląd pod te dokumenty. Jedynie nie macie podglądu pod dokumenty stypendystów FreeMover, ale ci stypendyści widzą te dokumenty sami i jeżeli zalogują się przy Państwu, czy przekażą taką informację, że są to stypendia zrealizowane, one przechodzą na status tak zwany completed, taka zielona kropeczka się zapala przy danej aplikacji i od razu widać, że system rozpoznał dokumenty po tych kodach QR, które są tam wymagane i to ułatwi wszystkim pracę. Generalnie w programie, tutaj chciałbym też Pani Grażynie odpowiedzieć, że generalnie w programie CEPUS to jest też taka różnica, że nie ma tego wymogu odpowiedniej liczby ISTS, ale co też chciałbym pokreślić, niektóre uczelnie stosują taką zasadę, że oczywiście staż może być dla takiego stypendysty w ramach takiej sieci akademickiej zrealizowany, pod warunkiem zaliczenia pewnej kwoty stypendialnej, to znaczy kwoty punktowej ISTS albo, nie wiem, uzyskania zaliczenia danego przedmiotu. Te staże programu CEPUS są tak indywidualne i w przypadku pobytów krótkoterminowych nie zawsze są związane z pełnym cyklem kształcenia jednego przedmiotu czy zaliczania konkretnych punktów, że ciężko byłoby taki program, znaczy taki wymóg generalny wprowadzić dla tych stypendystów. I drugim takim aspektem, bo były takie plany, tak? Drugim takim aspektem jest to, że jednak od kilku lat liczba stypendystów tych undergraduate, czyli którzy nie uzyskali zaliczenia dyplomu pierwszego stopnia czy drugiego stopnia, jednak jest coraz mniejsza w programie CEPUS i te pobyty ich nie są też właśnie pełnosemestralne i w wielu przypadkach byłby duży problem z uzyskaniem poza jakimiś kursami intensywnymi czy poza szkołami letnimi czy poza jakimiś bardzo krótkimi cyklami kształcenia danego przedmiotu odpowiedniej liczby ISTS, więc generalizowanie w ramach programu CEPUS z ogólną zasadą kryterium ISTS do zaliczenia stażu jest bardzo, bardzo taką płynną decyzją i rozważane były takie propozycje, ale na chwilę obecną panowie ministrowie nie zdecydowali się na wprowadzenie tego kryterium generalnego i kryterium wymagalności ISTS, tak? Jest to dowolność, która może zostać opisana w opisie programu, jest to dowolność, którą mogą stosować przy kwalifikowaniu stypendystów poszczególne jednostki dydaktyczne. Jeżeli Państwo w ramach sieci akademickiej ustalicie, że jest taki wymóg i jest wpisane w ramach opisu programu i studenci o tym wiedzą i kwalifikując się na staż,
kwalifikując się na staż, mają tego świadomość, to nie ma tutaj jakiegoś takiego wymogu, żeby nie stosować tego. Tak samo jak stosowane są kryteria naborów. Tak? Na niektórych uczelniach kryteria naborów są różne. Niektórzy zezwalają na mobilność tylko na przykład doktorantom, tak? Niektórzy zezwalają na mobilność studentów po zdaniu egzaminu językowego, tak? I to wszystko jest bardzo różnie i bardzo indywidualnie traktowane w ramach programu CEPUS, co też świadczy, znaczy o czym też świadczy jego sukces, tak? Bo moim zdaniem jest to sukces, że program jest realizowany przez tyle lat i cały czas cieszy się bardzo dużą popularnością, jest zaliczony do grona takich najlepszych możliwości stypendialnych poprzez jego elastyczność, tak? Że prawie wszystko jest dozwolone i prawnie dopuszczalne, tak? Pod warunkiem, że jest to uzgodnione ze stronami partnerskimi, tak? Nie ma takich dużych, w programie CEPUS nie ma takich dużych generalnych obostrzeń i restrykcji, które blokowałyby dalszą współpracę, czy dyskwalifikowanie pewnych uczelni, czy dyskwalifikowanie pewnych form kształcenia w stosunku do innych programów, tak? No i na zakończenie także to, co zazwyczaj mówimy na każdym z tych naszych spotkań, czy to fizycznych, czy wirtualnych, dla osób, które w większości Państwo jesteście partnerami, koordynatorami, to jest to nic nowego. Dla osób, które tutaj wpadły na chwilkę tylko i są studentami czy pracownikami uczelni, pierwszym źródłem kontaktu jest swój dział w współpracy międzynarodowej, tak? Kolejnymi źródłami są Narodowe Biura CEPUS, jeżeli chodzi o wyjazdy czy przyjazdy, ale także chciałbym podkreślić, że na stronie internetowej CEPUS-a jest bardzo dużo danych zawartych ogólnodostępnych. Na głównej listwie narzędziowej w zakładce Network znajdziecie Państwo każdorazowo po każdej kwalifikacji sieci akademickich, opisy sieci akademickich, wykazy partnerów, dane kontaktowe do tych partnerów, długookresowy opis programu i każda osoba, która chciałaby skorzystać z możliwości współpracy, czy w ramach mobilności samej akademickiej, tak, czyli wyjechać, zrealizować jakieś zagadnienia dydaktyczne czy naukowe, ale też ewentualnie dla każdego przyszłego, mam nadzieję, że dużej liczby, tych przyszłych partnerów, koordynatorów nowych sieci, jest to też ta zakładka Network na stronie CEPUS-a jest takim dobrym źródłem informacji ewentualnych źródeł wiedzy, tak, dotyczących tego, co się dzieje w danych sieciach, co jest realizowane, jak te opisy są pisane, jacy partnerzy uczestniczą, ale można też skorzystać z tej bazy wiedzy, czy bazy tych danych partnerów, koordynatorów do stworzenia własnych sieci, tak, więc jeżeli Państwo nie macie jakichś kontaktów albo na przykład brakuje Wam kontaktów naukowych z jakimiś uczelniami, to ten wykaz sieci akademickich można posegregować po danym kraju, można sobie wyłonić daną uczelnię z danego kraju i zobaczyć, jakie sieci są tam realizowane, więc tak jakby pierwszym takim źródłem informacji o CEPUS-ie pod względem merytorycznym dla osób, które chciałby nawiązać taką współpracę albo dalej uczestniczyć, no to ta zakładka Network, która jest na stronie cepus.info, jest taką dobrą bazą wyjścia. No i tyle. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Zmieściłem się w miarę w czasie. O godzinie 14:00, z tego co pamiętam, zaczyna się dzisiaj
Zaczyna się dzisiaj kolejne webinarium NAWY dotyczące profesury gościnnej, na które serdecznie jestem w stanie, nie to, że zobligowany, ale mam ochotę Państwa serdecznie zaprosić. Jest to nowość w ramach NAWA. O godzinie 14 proszę ewentualnie, jeżeli Państwo macie taką ochotę, można się zalogować i posłuchać koleżanek i kolegów z pionu dla naukowców, którzy będą realizowali ten program. Przedstawią założenia tego programu i całą ścieżkę przebiegu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Serdecznie dziękuję. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, ja około 5-10 minut będę miał jeszcze podgląd pod czat tutaj u Państwa. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to serdecznie zapraszam. Jeżeli nie ma pytań, to też mogę prosić o ewentualne uwagi mailowo lub telefonicznie. Cały czas jestem, jak Państwo wiecie, dostępny pod numerem telefonu. Ten numer telefonu jest, że tak powiem, nawet jeżeli pracuję zdalnie, to on jest przełączany do mnie na komórkę, więc jeżeli nawet mnie nie ma w biurze, to tak czy siak Państwo macie ze mną kontakt. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że niedalekiej. Do usłyszenia, do zobaczenia.